A gdyby tak pobawić się w teatr z takiej szansy pod okiem profesjonalnych aktorów, artystów, animatorów i pedagogów teatru, mogą skorzystać uczestnicy wakacyjnych warsztatów organizowanych przez Teatr Zagłębia. Meritum lata w teatrze jest przede wszystkim korzystanie z kreatywności i pomysłowości tych naszych uczestników. Staram się, żeby nie tylko słowo, nie tylko gesty, ale też przedmioty działały na wyobraźnię dzieci. Pozwalamy im doświadczać różnych sytuacji, ale też różnych emocji, po to, żeby z jak największych zasobów ich czerpać. Dzięki warsztatom uczestnicy poznają teatr z zupełnie innej strony niż perspektywa widza. Pokazujemy, że ten teatr jest bardzo blisko i można go zbudować prostymi środkami, prostymi narzędziami, z takiego materiału, który każdy ma nas w sobie. Czyli to nie jest tak, że my przynosimy tutaj jakieś teksty, obsadzamy role, tylko rzeczywiście ten teatr rodzi się gdzieś tam w zabawie, rodzi się w takim kontakcie wszystkich uczestników ze sobą. Tematem tegorocznej edycji Lata w Teatrze jest związek człowieka i zwierzęcia. Uczestnicy wraz z prowadzącymi przyglądają się temu, jak przenika się świat zwierzęcia z ludzkim oraz wchodzą w rolę innych istot. Jesteśmy w temacie zwierzokracji, temacie zwierząt, więc powoli budujemy sobie te postaci zwierząt, każdego osobna. I tutaj młodzież, nasza wspaniała, już opisywała nam, opowiadała nam o swoich postaciach, zamieniała się w... Zajęcia z osobami, które na co dzień tworzą teatr, jest dla dzieci zupełnie nowym doświadczeniem, pełnym najróżniejszych bodźców i inspiracji. Nasze lato w teatrze tak wymyśliliśmy, żeby dać maksymalnie dużo różnych impulsów i doświadczeń dzieciakom. I po to, żeby jak najwięcej od nich zebrać. Jakby my wrzucamy im jakiś pomysł, dajemy im jakiś rodzaj struktury, czy to dźwiękowej, czy to ruchowej, czy to bardziej związanej z dramaturgią i tekstem, po to, żebyśmy wytworzyli jakiś materiał, który później przyda nam się do zrobienia pokazu finałowego, na który serdecznie zapraszamy. Finał odbędzie się 14 i 15 lipca w Miejskim Klubie Maczki w Sosnowcu i będzie miał charakter otwartego pokazu dla publiczności. Martyna Daczkowska, kanał 99.